Dzień dobry, hej, witam wszystkich. Mamy 25 kwietnia, to już jest ostatni czwartek w kwietniu. Ja się nazywam Alicja Grabowska i rozpoczynamy spotkanie z cyklu Alicja w Krainie Ogrodów. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. A, już widzę, że się pierwsze osoby dołączają, super. Tutaj coś do picia mam. Fajnie, słuchajcie, no, u nas bardzo ciepło. Powietrze z nad Sahary dotarło już do Filipowic i jest gorąco. My mamy dużo pracy w szklarni i nie wiem, jak to dzisiaj wytrzymamy. W zeszłym roku dorobiliśmy się takiego małego klimatyzatorka i chyba go właśnie uruchomimy, bo naprawdę, jak jest tak gorąco, to pomimo to, że stosujemy cieniówki na dach, to jest naprawdę trudno wytrzymać, więc trzymajcie za nas kciuki, bo dzisiaj będzie się działo. A tej pracy ciągle mamy bardzo dużo. Z takich ciekawostek, nowości, może to powiem Wam, że wybieram się do Poznania na zjazd hobbystów roślin skalnych z moją mamą. Jadę, już jutro wyjeżdżamy, a ten zjazd odbywa się w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. On jest co roku, trzeba się wcześniej zarejestrować. No i to jest takie miejsce, gdzie spotykają się ludzie, których jakby takim głównym zainteresowaniem są właśnie rośliny skalne, ale nie tylko, bo po prostu hobbyści, którzy mają, jak ja to mówię, fioła na punkcie swoich tam wybranych grup. Na pewno będzie mowa o miniaturowych iglakach, na pewno będzie mowa o tym, jak zdaje się w tym roku, jak uprawiać przylaszczki, to mnie bardzo interesuje, ale ja w sumie nawet nie jadę, to znaczy oczywiście chcę jechać i posłuchać, ja jadę pierwszy raz, bo zawsze jeździła moja mama i nawet parę razy prowadziła odczyt po prostu na jakiś temat, który ją szczególnie interesuje, chyba o skalnicach miniaturowych opowiadała też. Ale to jest też takie fajne miejsce, gdzie można spotkać wielu ciekawych ludzi, też takich, których zna się ze stron książek, z publikacji, na przykład profesor Gawryś będzie na pewno, także pan Radziul, który no, jest osobą interesującym się bylinami, jest na pewno znany, bo on bardzo dużo publikuje i ma olbrzymie doświadczenie w ogóle. Więc to jest takie miejsce, gdzie można spotkać naprawdę ciekawe osoby i, co jest najważniejsze, jest mały taki jarmark. Przed rozpoczęciem o 9 zaczyna się spotkanie, ale wcześniej wszyscy się zjeżdżają, no i wyciągają to, co mają najfajniejszego. No i można naprawdę niesamowite rarytasy wyhaczyć. Także ja jadę pierwszy raz, bo zawsze do tej pory ktoś musiał być w szkółce i przyznam się też szczerze, że ja tak bardzo tymi roślinami skalnymi, tymi miniaturami nie byłam wcześniej zainteresowana, ale z czasem i z wiekiem, że tak powiem, i z ogrodniczymi doświadczeniami coraz bardziej doceniam ich urok, bo teraz wiosną praktycznie poza roślinami cebulowymi i pierwszymi krzewami mało co kwitnie, prawda? A te malutkie, dzielne bylinki, nie dość, że są częściowo zimozielone, bardzo często wiele z nich nawet zimą nas cieszy, prawda? To one już teraz właśnie wybuchają różnymi kolorami i no, my mamy bardzo gęsto obsadzony skalniak. Może zrobię w ogóle fotorelację na Instagram i zaraz porobię parę zdjęć i wrzucę, to zobaczycie, po prostu wszystko zaczyna kwitnąć, buzować i naprawdę warto trochę miejsca w ogrodzie poświęcić tym maluszkom, bo one może nie są spektakularne w sezonie, ale wiosną, kiedy my jesteśmy tak bardzo spragnieni, to one właśnie nam dają tą radość, więc słuchajcie, polecam Wam serdecznie, nawet jeżeli nie jesteście jakimiś tam bardzo zaawansowanymi ogrodnikami, to się nie musicie obawiać, bo po pierwsze, te rośliny są bardzo często wytrzymałe, one nie są wybredne, bo one pochodzą z gór, tak? Czyli one są przyzwyczajone do tego, że w ogóle mają ciężkie warunki, że jest niesprzyjające warunki. One nie potrzebują dużo podłoża, w ogóle nie potrzebują żyznego podłoża, potrzebują niewiele wilgoci. Wbrew pozorom, nie powinno się ich sadzić na takiej super patelni, że tak powiem, przynajmniej części z nich. Dlaczego? Bo w górach to słońce operuje dosyć szybko i one faktycznie są narażone przez część dnia na dzikie słońce, ale zaraz potem słońce się przesuwa, ten cień wędruje i one za chwilę są w cieniu i też dzięki skałom, które są w górach,
te skały w ciągu dnia się nagrzewają i wieczorem oddają to ciepło, a znowu powoli się wychładzają i od wczesnych godzin porannych są takie chłodne, więc znowu te różnice temperatur wolniej zachodzą, bo jest ochrona, tak? Te skały dają taką pewnego rodzaju ochronę. Jedyne, co one naprawdę potrzebują, to przepuszczalnego podłoża. Roślinki skalne nienawidzą zamakać. Dlatego jeżeli macie jakieś takie naprawdę trudne miejsca, czasem przy chodniku, przy ścieżce do domu albo jakieś małe doniczki, to nie bawcie się w sadzenie dużych roślin, które mają duże potrzeby i szerokie systemy korzeniowe, tylko właśnie wybierajcie te malutkie, miniaturowe rośliny skalne, które bardzo często mają też piękne liście. To, że są zimozielone, to jest jedna rzecz, ale one są często różnorodnie zbudowane i możecie sobie stworzyć nawet taką kolorową kompozycję. Na przykład rozchodnik trikolor. On ma trzy kolorowe, biało, różowo, zielone listeczki i one są przez cały sezon ozdobne, więc możecie sobie tak dobrać, że po pierwsze będzie coś kwitło, a po drugie te liście będą takie charakterystyczne, czy różeniec na przykład pierwiosnkowaty, takie różyczki jakby. No floksy szydlaste, to wiecie, to są igiełki. Później macie skalnice, one też mają czasem bardzo takie zwarte poduszeczki tworzą. Goryczki mają ciekawe liście i są różne gatunki tych goryczek. I na pewno będziecie w stanie coś dobrać do swoich warunków. Także warto zwracać uwagę na te rośliny skalne, nie pomijać ich. No ja mam nadzieję, że jakieś nowości pooglądam i na pewno coś kupię. Już się nie mogę doczekać. To jest tak jak lubię buszować po sklepach z ubraniami, tak jeszcze bardziej lubię buszować po sklepach z roślinami. A właśnie na takich zjazdach no, można wyhaczyć niesamowite w ogóle tak rzadkie rośliny, które jest tam i trzeba się o nie bić, więc tam słuchajcie, są naprawdę emocje i ludzie sobie wyszarpują niemal te rośliny, no bo ich jest niewiele, a chętnych jest jak najbardziej wiele, więc takie atrakcje na ten weekend mnie czekają. Zjazd jest, przypominam, w sobotę. Chyba już nie można się zarejestrować, ale zainteresujcie się i jeżeli czasem bywacie w Poznaniu albo w okolicy, to zawsze zjazd jest w kwietniu i naprawdę chociaż raz być i też taką dużą atrakcją jest zwiedzanie ogrodu botanicznego o tej porze. Pan dyrektor oprowadza po ogrodzie i opowiada o ciekawostkach, także naprawdę to jest, no, dużo można się dowiedzieć. Także to, że tak powiem, co u mnie, oczywiście u nas w ogrodzie skalnym dzikie szaleństwo, tak jak mówiłam, zaraz pójdę, porobię zdjęcia i wrzucę na Instagram, także zapraszam tak do pół godziny na nasze konto, bo będzie już na pewno fotorelacja. I co? Właściwie życie w szkółce się toczy dalej, życie w ogrodzie toczy się dalej, cały czas walczymy, ciągle zamówień przybywa, więc cały czas staramy się wysyłać na bieżąco jak najwięcej do Was tych naszych roślinek. A ja chyba zdaje się, miałam dzisiaj opowiadać Wam o daliach z tego, co widziałam w naszych notatkach, no bo słuchajcie, wiosna, wiosna, ale trzeba myśleć o lecie. W zeszłym tygodniu mówiłam Wam o kwiatach jednorocznych, które wysiewamy bezpośrednio do gruntu i dzięki nim mamy taki szał, ale jest też szał kolorów i kwiatów przez cały sezon, ale jest też drugi sposób na zapewnienie sobie bardzo kolorowej takiej wystawy. To są mianowicie karpy dali, które sadzimy po ostatnich przymrozkach w maju. Wtedy je wysadzamy do gruntu. Ale już teraz można je pędzić, czyli sadzić do doniczek. Już można to było robić nawet parę tygodni temu, ale jeżeli dopiero kupicie te dalie, no to nie ma sprawy, możecie to zrobić nawet teraz. Posadzić do doniczek, podlać i trzymać w jakimś ciepłym miejscu słonecznym, tak żeby te dalie zaczęły już, my je wtedy przyspieszymy, czyli one wcześniej zaczną rosnąć i dzięki temu szybciej zakwitną. Przepraszam. Dalie. Dlaczego polecam Wam dalie? Bo one są niezawodne, zawsze kwitną, o ile oczywiście posadzicie je w słońcu. To jest numer jeden. A numer dwa, one są bardzo odporne na brak wody i w ogóle nie są zbyt wymagające co do podłoża. To znaczy, muszą mieć te podłoże przepuszczalne, niezbyt. Nie takie ciężkie, ale tak naprawdę one nie są bardzo wybredne i one Wam urosną.
byleście posadzili je na słońcu, bo w cieniu to w ogóle jest masakra, a w półcieniu to one po prostu praktycznie nie kwitną. Także no może coś tam zakwitnie, ale to jest nie to, po co je sadzicie, tak? Więc musicie mieć miejsce słoneczne. I tych dali macie do wyboru, do koloru po prostu po kokardę. Kształty, kolory, wysokości. A one bardzo obficie kwitną, szczególnie jeżeli duże macie karpy, bo one z roku na rok będą coraz większe. Problemem z daliami jest to, że trzeba je wykopywać na zimę i przechowywać w takim chłodnym, bo powyżej, to musi być powyżej, ale bez mrozu, wolnym od mrozu pomieszczeniu, czyli powyżej zera, najlepiej tak 5 stopni. Nie może być na minusie, ale nie może być cieplej, no bo niestety one niedobrze znoszą takie przechowywanie w cieplejszych temperaturach. Więc problemem to jest głównie wykopywanie i przechowywanie i to, że trzeba je sadzić. Trzeba je też co jakiś czas podzielić, bo jeśli tego nie zrobicie, no to po prostu te karpy będą coraz większe i będą coraz większe problemy z ich wykopywaniem, bo będą coraz cięższe. No ale dzielenie jest proste, a dzięki temu macie więcej dali i możecie albo jeszcze więcej posadzić, albo po prostu kogoś obdarować takimi sadzonkami, takimi karpami, które sobie ktoś tam posadzi. A dlaczego one są takie piękne? Słuchajcie, i tak je polecam, dlatego że możecie je po prostu ścinać do wazonów i one bardzo długo stoją i cały czas macie świeże kwiaty w domu dzięki temu i to jest super, a to jeszcze je zachęca do wydawania kolejnych kwiatów i naprawdę do każdego typu ogrodu, i to mówię naprawdę do każdego typu ogrodu, można dobrać jakąś odmianę. I one przez pewien czas nie cieszyły się zbyt dużą popularnością, bo po prostu modne były takie duże, pstrokate odmiany, które można powiedzieć, były wręcz kiczowate, tak? Te kwiaty były tak wielkie i tak przeładowane tymi kolorami, jak tęcza niektóre odmiany były, że po prostu one w pewnym momencie wyszły z mody, a poza tym faktem jest, że sprawiają trochę kłopotu, ale teraz wraca moda na dalie i dalie możecie kupić w takich pięknych naprawdę odcieniach, jakichś różach, bielach i tak dalej. Także mi osobiście bardzo podobają się takie pojedyncze, niewysokie dalie do 40 cm o bordowo-czarnych liściach, które mają pojedyncze małe kwiatki, tylko o jednym wianuszku płatków i są po prostu urocze. Można je uprawiać w donicach. Takie donice możecie postawić sobie na balkonie, na tarasie i cieszyć się tym, a naprawdę one w ogóle praktycznie nie wymagają uwagi z waszej strony, poza tym, że trzeba je nawozić, bo one są bardzo żarłoczne. I żeby wydawać ciągle taką masę kwiatów, to musicie po prostu dawać im jeść. Szczególnie jeśli sadzicie je w doniczkach. W doniczkach możecie je posadzić też z trawami ozdobnymi, w jakiejś fajnej kompozycji, z bidensem. Także może się tam dziać. One wprowadzają troszeczkę taki tropikalny charakter. Szczególnie właśnie te takie małe, pojedyncze moim zdaniem. Więc naprawdę można je na różny sposób wykorzystać. No i dla mnie to właśnie ta ich użyteczność, czyli to, że są cięte i do wazonu można je dawać, to jest super po prostu, bo ja kocham kwiaty w domu, po to ich tyle uprawiam w ogrodzie, żeby je też do domu przynieść i się nimi cieszyć cały sezon. I ja na to czekam, także zachęcam Was też do tego. Spróbujcie. I w tej chwili jeszcze można kupować dalie w jakichś tam marketach, pakowane w trocie, czy w trocinach, albo w jakimś tam torfie. Sprawdźcie tylko, żeby nie były bardzo mocno zasuszone. Czyli ta bulwa nie może być bardzo mocno pomarszczona. Jeżeli jest, to jest ryzyko, że ona już tak zaschła, że już zaschła, że już nic z niej nie będzie. Dobrze by było, gdyby te bulwy były jędrne, ale jeżeli nie będą, a bardzo chcecie spróbować, to też wiele nie ryzykujecie, bo ceny takich dali wahają się w przedziale tam 5-7 zł, więc można spróbować, nawet z jedną, i to nie jest takie wielkie ryzyko, nie będzie Wam tak szkoda, a zobaczycie, przekonacie się, że to jest łatwe w uprawie i wtedy nabierzecie śmiałości i w przyszłym roku być może kupicie więcej. I zapiszę, moje dalie wciąż w garażu, to wiem, co będę robić w weekend. I przyznaję się z ręką na sercu, że moje też jeszcze są w ciemnicy i
ciągle się, że tak powiem, biję w piersi i wiem, że powinnam się nimi zająć. Parę tygodni temu, kiedy nie mieliśmy tak dużo pracy, ja wyciągnęłam część z nich i zaczęłam je dzielić, ale jeszcze nie miały tak widocznych, no nie miały w ogóle widocznych oczek, więc to było takie trochę dzielenie na ślepo, ale ja po prostu wiedziałam, co będzie, że będę teraz tak zagoniona i ja nie będę w ogóle miała czasu na to, więc po prostu chciałam spróbować. Część z tych podzielonych tam karp dałam do doniczek i na ganku postawiłam i już puściły pędy i właściwie powinnam je uszczknąć teraz, bo to sprzyja też krzewieniu się. A poza tym mogę dzięki temu, jeżeli z piętką, no to spróbować jeszcze je ukorzenić, czyli mieć kolejne sadzonki dali. I w tym roku wysiałam też dalię. Można kupić nasiona dali. I one są sprzedawane jako dalie jednoroczne, ale to nie znaczy, że one nie wykształcą bulw. One wykształcą, tylko czasem po prostu ludzie uprawiają je z nasion i po przymrozkach po prostu nie wykopują. Szczególnie, że one tych bulw w pierwszym roku mogą nie wykształcić. Dlatego ja je będę dawać do doniczek. Czy zakwitną, czy no na pewno zakwitną, ale czy wykształcą bulwy, to, czy nie, to ja ich nie będę wyciągać. One będą w doniczkach. No i przechowam je do przyszłego roku i w przyszłym roku już wysadzę. I mam nadzieję, że w przyszłym roku ładne bulwy będę miała i już będę dalej przechowywać. Kusi mnie, żeby w ogóle mieć więcej i więcej tych dali, bo naprawdę widok takiego rzędu kwitnących dali to widziałam w Anglii w ogrodach pokazowych. One były ładnie takie patyczkowane, paliczkowane, czyli patyczki były powbijane i obwiązane sznurkami, żeby się nie wyłamywały. I to naprawdę, słuchajcie, w takiej masie wygląda niesamowicie. Podwiązywać trzeba tylko wyższe odmiany, to się nie martwcie, bo nie wszystkie się trzeba tak męczyć z nimi, ale to jest po prostu taka bujność barw i no niesamowity spektakl, także kusi mnie, tylko jest problem właśnie z przechowywaniem takiej dużej ilości, no ale cóż, będę walczyć, będę próbować i do tego Was również zachęcam. Jeżeli nie macie gdzie przechowywać, to właśnie świetnym rozwiązaniem będzie dla Was wysianie nasion i można to robić jeszcze teraz, bo one dosyć szybko kiełkują, oczywiście w domu czy tam w jakimś ciepłym miejscu. Ja moje już wysiałam parę tygodni temu i nadają się już do rozpikowania, bo ja siałam do kuwet. I po prostu tak, w ten sposób możecie też cieszyć się tymi pięknymi kwiatami i wtedy się nie musicie przejmować przechowywaniem. Także do dzieła, albo kupujecie karpy, albo kupujecie nasionka i działacie, bo to jest naprawdę nic trudnego, a może dać bardzo wiele radości i satysfakcji. Czego Wam oczywiście jak zawsze życzę i pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, to szybko. Ciutko musicie zadawać, bo ja oczywiście jak to w sezonie jestem w pośpiechu i muszę już lecieć, bo tam na mnie czekają i działamy dalej ostro, ostro. No i mam te dalie do rozpikowania, więc też bym się chciała za to zabrać w końcu. Nie widzę żadnych pytań. Myślę, że wszystko powiedziałam. Mam nadzieję, że Was zachęciłam i do uprawy roślin skalnych, i do dali. Aż dwa tematy ogarnęłam dzisiaj, no nieźle, cieszę się bardzo. I dawajcie znać, czy podjęliście wyzwanie, czy będziecie coś siać albo sadzić i kupować te karpy. I no, powodzenia Wam życzę w takim razie. Trzymajcie się, pa, pa!